Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Tak się jakoś złożyło, że jakieś półtora, myślę, może dwa tygodnie temu założyłam TikToka, a w zasadzie BookToka, czyli tę książkową wersję TikToka właśnie. I spędziłam tam już, no myślę, że godziny od tego czasu. Rzeczywiście ta aplikacja jest bardzo uzależniająca i długo się przed nią wspraniałam. Natomiast siedzę właśnie głównie na tych książkowych rzeczach i tam takim bardzo popularnym trendem jest nagrywanie TikToka o książkach idealnych na zastój czytelniczy. Ja również takiego TikToka nagrałam. W ogóle, jeżeli jesteście zainteresowani, to moja nazwa jest taka sama jak tutaj na YouTubie, czyli Sezon Literacki. Na dole w opisie zostawię Wam również link. Natomiast wracając do tematu, to nagrałam właśnie taki film o książkach idealnych na zastój czytelniczy, czyli o książkach, które są napisane w taki sposób, że nie można się od nich oderwać, że chce się po prostu przewracać kolejne strony, żeby dowiedzieć się, co jest dalej, które bardzo wciągają, ale jednocześnie są takie lekkie i przyjemne w czytaniu. I pomyślałam, że w sumie dobrym pomysłem byłoby rozwinięcie tego filmu i przeniesienie go na YouTube'a. I właśnie to dzisiaj robię, tak więc mam Wam do przedstawienia kilka książek, według mnie idealnych na zastój czytelniczy, czy na taki moment, kiedy nie chce nam się czytać i potrzebujemy właśnie czegoś lekkiego, dobrze napisanego i wciągającego. I pierwszą taką książką, którą właśnie polecam na zwalczenie tak zwanego reading slumpa, jest książka Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Jest to taka historia, która trochę wygląda jak historia prawdziwa, natomiast oczywiście cała historia jest tutaj fikcyjna. Główną bohaterką jest tytułowa Evelyn Hugo. Jest to już taka starsza kobieta, która była taką bardzo popularną aktorką w złotej erze Hollywood. No i ona tak naprawdę jest już u kresu swojego życia i postanawia przeprowadzić taki wywiad rzekę dotyczący jej życia, opowiedzieć w tym wywiadzie o rzeczach, o których nigdy wcześniej nikomu nie mówiła. Warunkiem jest właśnie to, żeby ten wywiad został opublikowany dopiero po jej śmierci. No i poznajemy po prostu historię życia Evelyn Hugo. I jest to książka napisana właśnie w taki, po pierwsze, bardzo lekki sposób. Naprawdę można tę książkę przeczytać bardzo szybko, nie wiadomo kiedy, a jednocześnie jesteśmy niesamowicie zaangażowani w losy tytułowej bohaterki. Bardzo jesteśmy ciekawi, co takiego wydarzyło się w jej życiu. Co to za wielka tajemnica, którą chce odkryć właśnie na koniec swojego życia. Rzeczywiście mamy tutaj taki plot twist na końcu, który no, jest zaskakujący. Natomiast autorka powtórzyła ten sam zabieg w kolejnej swojej książce, czyli Daisy Jones, i to już było takie no, odgrzewanie kotleta po prostu, natomiast jeżeli nie czytaliście tamtej książki, to na pewno Was to zaskoczy, to co dzieje się na końcu Evelyn Hugo. Ja uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra książka, podobała mi się zdecydowanie bardziej niż właśnie wspomniana przed chwilką Daisy Jones, ponieważ Daisy Jones jakoś nie do końca trafiła w mój gust, natomiast Evelyn Hugo jest świetna, ma taki naprawdę hollywoodzki klimat, taki wiecie, klimat tej złotej ery, tych lat 40., 50., 60. Bardzo fajnie się to czyta, naprawdę bardzo dobra książka i myślę, że jest to taki tytuł, który z pewnością pomoże nam zwalczyć taką niemoc czytelniczą i po prostu się w tę książkę wciągniemy i będziemy w stanie przeczytać ją bardzo szybko. Dalej szybciutko mam takie dwa tytuły, które myślę, że każdy zna i wiele z nas lubi do tych książek wracać, ja również. Przede wszystkim tutaj ja osobiście, kiedy mam taki zastój czytelniczy, to bardzo często ratuje mnie Harry Potter. Obojętnie która część, czy też cała seria, to są po prostu książki, do których ja wracam zawsze, kiedy jest mi źle. To są takie moje comfort readsy, tak zwane, to znaczy takie książki, które po prostu poprawiają mi humor, które no, pozwalają mi zapomnieć o takich złych rzeczach, które gdzieś tam się dzieją w realnym życiu, które pozwalają mi się oderwać od rzeczywistości, ale również kiedy mam taką niemoc czytelniczą, jakoś tak nie wiem, co przeczytać, nic nie chce mi się czytać, w nic nie mogę się wciągnąć, no to zawsze wiem, że Harry Potter będzie tutaj dobrym wyborem i nigdy mnie te książki nie zawiodą, no bo po prostu mam już z nimi tyle wspomnień i tyle różnych dobrych sytuacji życiowych związanych, że po prostu dobrze się do tego wraca. A drugą taką książką, którą również myślę, że większość z nas zna i też to jest taka książka, którą czyta się wielokrotnie, chociaż ja chyba czytałam ją tylko raz. Ale chętnie zrobiłabym to ponownie. Jest książka Igrzyska Śmierci, również cała trylogia tutaj, mam na myśli Igrzyska Śmierci, W pierścieniu ognia i Kosogłos oczywiście. To jest książka, szczególnie ten pierwszy tom, która jest napakowana akcją, tutaj się dzieje mnóstwo rzeczy, poznajemy mnóstwo bohaterów, mnóstwo wydarzeń, także no nie ma mowy, żeby się nudzić, bo na przykład takie zarzuty mogą się czasem pojawiać względem Kosogłosa, natomiast jeżeli chodzi o Igrzyska Śmierci i drugi tom, czyli W pierścieniu ognia, to tutaj w ogóle nie ma mowy o nudzie, za dużo się dzieje. Ta książka niesamowicie wciąga, niesamowicie angażuje. Mimo że wiemy, jak się skończy, no to myślę, że chętnie śledzimy losy Katniss Everdeen i Pity Mellarka. Myślę, że jest to taka książka, która z pewnością pozwoli nam wyjść z tego dołka czytelniczego. Jeżeli ją czytaliśmy, to na pewno będzie to miły powrót, a jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem jej nie czytał, no to bardzo polecam, bo jest to naprawdę świetna młodzieżówka dystopijna, taka naprawdę, naprawdę bardzo dobra, mimo że no, została wydana już parę ładnych lat temu, bo chyba z 10. Natomiast dalej wydaje mi się, że jest taką topką, jeżeli chodzi o opowieści dystopijne młodzieżowe. Kolejna książka to coś, co osobiście uwielbiam, chociaż stosunkowo rzadko sięgam po takie książki, a jest to książka Gicarella Ashley Poston. W tym momencie
momencie ta autorka, to znaczy w Polsce mamy dostępne 3 książki tej autorki, każda z tych 3 książek to jest retelling jakiejś znanej baśni. Oczywiście pierwszy tom, czyli Gicarella, to tak jak sam tytuł wskazuje, jest to retelling Kopciuszka, więc być może tutaj nie będzie zaskakującej akcji, bo mniej więcej zarys fabuły oczywiście wszyscy znamy. Natomiast jest to niesamowicie ciepła, niesamowicie taka miła do czytania, też taki comfort read właśnie. Książka, która nas również zaangażuje, która sprawi, że będziemy tacy bardzo przejęci losami bohaterów, ponieważ mamy tutaj historię dziewczyny, która nazywa się Elle i która jest taką straszną fanką pewnego filmu, serialu, serii książek, takiego generalnie dużego i bardzo popularnego uniwersum, które nazywa się Starfield. To jest coś na takie połączenie Star Treka i Star Wars, czyli coś, myślę, co dobrze znamy. Jest również fanka cosplaya, ona prowadzi także bloga na temat właśnie Starfield, czyli tego swojego ukochanego serialu. I tutaj poznajemy ją w momencie, kiedy ma wyjść film, remake filmu na podstawie właśnie tej historii i kiedy zostaje ogłoszona obsada do tego filmu i główna bohaterka jest bardzo niezadowolona, jeżeli chodzi o dobór głównych bohaterów, a szczególnie głównego męskiego bohatera. Bardzo jej się to nie podoba, ponieważ uważa, że wybranie tak popularnego młodego aktora, który ma mnóstwo wielbicielek, przyciągnie do tego serialu osoby, które niekoniecznie powinny być fanami tego serialu według głównej bohaterki, to znaczy takie, które po prostu obejrzą ten serial, ten film i będą się nim zachwycać właśnie ze względu na aktora, a nie na samą fabułę. Tak więc jest nieco rozczarowana, natomiast mimo wszystko postanawia pojechać na konwent związany właśnie z tym filmem i wziąć udział w konkursie na cosplay właśnie do tego filmu. No i tak mniej więcej przedstawia się fabuła. Ona jest, no tak jak mówię, bardzo podobna do Kopciuszka, ponieważ jest to jednak littering baśni, także nie będzie tutaj wielkich zaskoczeń. Zakończenie też nie będzie jakoś bardzo zaskakujące, bo tak naprawdę od początku do końca wiadomo, co tutaj się wydarzy, ale jest to taka ciepła, taka mega przyjemna młodzieżówka. Jedna z takich bardzo otulających powieści, wiecie, które się czyta, żeby się po prostu człowiekowi zrobiło tak miło i ciepło na serduszku. No to właśnie to jest taka książka. Jeżeli chodzi o wszystkie 3 książki tej autorki, to ja miałam okazję je czytać, natomiast Gicarella to jest zdecydowanie mój numer 1, jeżeli chodzi o Ashley Poston. Kolejna książka, a tak naprawdę kolejna autorka, która według mnie jest idealna na taki zastój czytelniczy, to są książki autorki Colleen Hoover, którą ja osobiście bardzo lubię. Ostatnio sporo Wam na kanale mówiłam o najnowszej książce, czyli o Nagich Sercach, natomiast moją ulubioną ciągle pozostaje Maybe Someday, ale bardzo również polecam na przykład Ugly Love, także to są takie książki, które są bardzo emocjonalne, napisane w taki sposób, to są takie page-turnery tak zwane, to znaczy, że wiecie, przerzucamy te strony, żeby tylko dowiedzieć się, co jest dalej, nie możemy się od nich oderwać. Są to takie, no, piękne, romantyczne historie, nie zawsze szczęśliwe, czasem smutne, takie, na których najczęściej uroni się gdzieś tam łzę, ale są bardzo emocjonujące i takie bardzo, nawet nie wiem, jak to ująć, ale jeżeli te książki, jeżeli lubicie oczywiście romanse, nie wyciągną Was z takiego dołka czytelniczego, to naprawdę nie wiem, co zrobi. Ja bardzo polecam książki Colleen Hoover. Wydaje mi się, że dosyć często mówię o tej autorce na swoim kanale, na pewno mówiłam już kiedyś o Maybe Someday, mówiłam też zdecydowanie o Nagich Sercach ostatnio, o Ugly Love chyba za bardzo nie mówiłam, ale gdzieś tam na moim blogu jeszcze, jeżeli on jeszcze gdzieś tam w sieci istnieje, na pewno jest recenzja, bo no ja te książki po prostu czytałam dosyć dawno temu, kiedy one wychodziły, ale mimo wszystko to są również takie po prostu comfort readers, takie książki, do których chętnie bym wróciła, gdybym po prostu czuła taką potrzebę i w ogóle to myślę o tym, żeby ponownie przeczytać Maybe Someday, bo bardzo jestem ciekawa, jak odbiorę tę książkę po tylu latach, bo ja ją czytałam, kiedy ta książka wychodziła w Polsce, w 2015 roku. Tak więc to już 6 lat minęło od momentu, kiedy ja tę książkę przeczytałam i jestem bardzo ciekawa, jak odebrałabym ją teraz. Natomiast na ten moment bardzo, bardzo gorąco Wam polecam Colleen Hoover właśnie na taki zastój czytelniczy. Kolejna książka to coś, czego nie mogę Wam tutaj fizycznie pokazać, ponieważ pożyczyłam tę książkę mojej siostrze, ale jest to autorka, o której już sporo mówiłam na moim kanale w ostatnim czasie i jest to B.A. Paris, a książka, którą najbardziej polecam, to Na skraju załamania. Tutaj Wam wkleję okładkę. Jest to historia kobiety, która pewnej nocy wraca do swojego domu i widzi na takiej mało uczęszczanej drodze zaparkowany samochód i kobietę w środku, natomiast ze względu na to, że jest to noc, jest burza, jest taka, no, pogoda bardzo niefajna, ona po prostu się trochę boi zatrzymać i zapytać, czy wszystko jest w porządku, jednak widzi tą kobietę, więc no, wmawia sobie, że na pewno już zadzwoniła po pomoc, że na pewno ktoś zaraz do niej przyjedzie i po prostu postanawia się nie zatrzymać i wraca do domu. Natomiast następnego ranka okazuje się, że ta kobieta została zamordowana i nasza główna bohaterka prawdopodobnie jest ostatnią osobą, która widziała ją żywą. No i w związku z tym ma takie ogromne poczucie winy, zaczynają ją gnębić ogromne wyrzuty sumienia. Zaczyna trochę popadać w taki obłęd tak naprawdę, zaczynają się dookoła niej dziać różne dziwne rzeczy. To jest oczywiście thriller, także jest to taka książka trzymająca w napięciu, taka pełna niepokoju, taka bardzo też emocjonująca i również niesamowicie wciągająca. To jest książka, którą ja przeczytałam bardzo szybko, a ja jestem dosyć wolnym czytelnikiem, więc jak na mnie to naprawdę pochłonęłam ją wręcz. Byłam bardzo zaangażowana w fabułę, bardzo chciałam poznać zakończenie. Być może to zakończenie nie jest jakoś bardzo zaskakujące, szczególnie jeżeli jesteście wprawieni w czytaniu właśnie thrillerów czy kryminałów. Natomiast jest prawdopodobne, jest takie, w które ja mogłabym uwierzyć i które nie jest naciągane, tak jak na przykład w przypadku innej książki tej autorki, czyli Pozwól mi wrócić. I z tego względu mi się po prostu ono podobało i uważam, że było satysfakcjonujące. Tak więc Na skraju załamania to również jest jedna z takich książek, które zdecydowanie polecam na zastój czytelniczy. I 2 ostatnie książki, które chciałabym Wam pokazać, to też książki, które tak tylko szybciutko Wam pokażę i wspomnę o nich, ponieważ też ostatnio o nich na kanale mówiłam.
I pierwsza z tych książek to jest Beach Read, czyli idealna książka na wakacje, wakacyjny romans, ale nie tylko, bo tak naprawdę mimo tego, że to właśnie hasło reklamowe to jest wakacyjny romans, to oczywiście romans jest tutaj wątkiem głównym, ale mamy też wątki poboczne. Bardzo ważna jest tutaj na przykład relacja córki z ojcem, mamy też taki motyw listów, wiecie, gdzie zmarła osoba pisze listy do żyjącej osoby, która może w trakcie gdzieś tam je odkrywać i robić jakieś tam rzeczy, które były zawarte w tych listach. Także jest to naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna książka. Również taka, którą się czyta mega szybko, można się po prostu wciągnąć i przeczytać ją tak naprawdę w jeden wieczór, na jeden raz. Można się całkowicie oderwać od otaczającego nas świata i po prostu zagłębić w losy bohaterów January i Gasa. I ostatnia książka w tym zestawieniu, którą chciałabym Wam pokazać, to książka Biblioteka o północy. Chyba Wam o niej ostatnio mówiłam właśnie w podsumowaniu lipca, tak mi się wydaje, bo chyba skończyłam ją w lipcu, czy na początku sierpnia, chyba w lipcu. Także prawdopodobnie też już mogliście o niej usłyszeć. To jest książka, która językowo może nie jest najlepsza, mogłaby być bardziej dopracowana, natomiast fabularnie jest bardzo ciekawa, ma bardzo ciekawą koncepcję, ponieważ mamy tutaj taki pomysł równoległych światów, to znaczy nasza główna bohaterka trafia do miejsca, gdzie może wypróbować inne wersje swojego życia, gdzieś tam w równoległych światach, gdzie podjęła w pewnym momencie jakieś inne decyzje i po prostu te decyzje doprowadziły ją do innych miejsc niż te, w których jest w swoim takim podstawowym życiu. No i jak dla mnie ta koncepcja brzmi naprawdę bardzo ciekawie, ta książka jest bardzo wciągająca, jest również napisana no, w taki sposób, że czyta się błyskawicznie, ma też naprawdę sporą czcionkę i dużo światła na stronie, więc to też sprzyja szybkiemu czytaniu i takiemu właśnie wychodzeniu z dołka. Nie jest to może jakaś wybitna historia, natomiast jest naprawdę bardzo przyjemna i to też jest taka książka otulacz, taka, która po prostu sprawia, że nam się robi, podobnie jak w przypadku Gikarelli, ciepło na serduszku. Także jeżeli lubicie takie książki, takie po prostu miłe, które sprawią, że poczujecie się dobrze, takie optymistyczne też w swoim takim przekazie, no to również bardzo gorąco polecam, bo na pewno miło spędzicie czas właśnie przy Bibliotece o północy. I jak na razie to wszystkie książki, które przygotowałam tutaj do tego filmu, do tego zestawienia książek idealnych na zastój czytelniczy. Oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje propozycje, to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzach. Jak zawsze zachęcam do komentowania, przypominam o tym, że założyłam TikToka, także jeżeli lubicie BookToka i jeżeli często tam jesteście na tej aplikacji, to zachęcam do odwiedzenia mnie. Sezon literacki, link będzie na dole w opisie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!